Cześć! Dziś w kalendarzu dwa ważne wydarzenia. Niedziela Wieczności i Międzynarodowy Dzień Modlitwy o Prześladowany Kościół. A dziś mówimy o tym, że Jezus jest drogą do nieba. Co to znaczy, że Pan Jezus jest drogą do nieba? To znaczy, że Pan Jezus ma dla nas pewien drogowskaz. Pan Jezus pokazuje nam, jak powinniśmy zbliżać się do Pana Boga. Tak, aż spotkamy się z Panem Bogiem twarzą w twarz. Pan Jezus wskazuje nam cel, ale wskazuje nam również drogę. My bardzo lubimy wychodzić na różne spacery, ale to nie taki spacer. To spacer naszego życia. Podróż razem z Panem Jezusem. To znaczy, że Pan Jezus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem. To znaczy, że jak nie uwierzę w Jezusa, nie będę mieć życia wiecznego. To znaczy, jeżeli idziemy z Jezusem przez życie i przestrzegamy Jego nauki, to dojdziemy do nieba. Witamy dziś naszą nową korespondentkę, która opowie temat dnia. Dzień dobry Samuelu, dzień dobry widzowie. Jak widzicie, znajdujemy się koło Bażanowic. Jest to wieś położona niedaleko Cieszyna. Chciałabym Wam opowiedzieć historię o pewnym zwierzęciu, którego nazwa związana jest właśnie z tą miejscowością. Czy wiecie, o kim mowa? Tak, jest to bażant. Bażant to jest taki ptak. Spójrzcie tutaj. Ta trawa, którą tutaj ułożyłam, to niech będą nasze ziarenka. A tu? Tutaj stoi bażant. Kiedy zobaczył te ziarenka, postanowił je zjeść. Wydawało mu się bardzo pyszne. Więc szedł sobie tutaj, oto tędy. Hop, 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 hop. Dziubał, dziubał, dziubał. I niestety trafił do klatki, ponieważ jakiś zły pan chciał go złapać i uknął taki podstęp. Pomyślał sobie, usypię tutaj drobne ziarenka, tu postawię klatkę, ten bażant na pewno pójdzie tą drogą i już on będzie mój. No niestety, bażant dał się złapać. Żeby opowiedzieć Wam dalszą część historii, muszę to tutaj posprzątać i musimy pojechać w inne miejsce. No to dotarliśmy na miejsce, możemy teraz posłuchać historii biblijnej. Moi drodzy, pewien faryzeusz zaprosił Jezusa na obiad. Kiedy kobieta dowiedziała się, że Jezus przyszedł w goście do faryzeusza, uznała, pójdę tam, pójdę do jego domu. A była, musicie wiedzieć, kobietą, która miała wiele problemów w życiu. Więc przyszła tam do tego domu. Kiedy tylko zobaczyła Jezusa, zaniosła się rzewnym płaczem. Miała, nie wiem, czy miała takie długie włosy jak ja, czy nie, ale były długie. Upadła u stóp Jezusa, zaczęła płakać. Miała też taki olejek alabastrowy, wylała na stopy Jezusa, wycierała je włosami, bardzo płakała. Kiedy faryzeusz ją zobaczył, no pomyślał sobie, jak gdyby Jezus wiedział, kim była ta kobieta, to nie byłby dla niej taki miły. Wiecie, dla tej kobiety Jezus był bardzo, bardzo, bardzo cenny. A dla faryzeusza już niekoniecznie. Stoimy teraz na takiej wąskiej drodze. Tam za nami, jak widzicie, jeździ bardzo dużo aut. Kobieta, dla której Jezus był bardzo cenny, szła taką wąską drogą. Zbliżała się do nieba, ponieważ Jezus, jak sam o sobie powiedział, jest drogą. Tylko dzięki Jezusowi możemy być zbawieni. Ale Jezus musi być dla nas cenny. Tam. Być może zaraz tam sobie podejdziemy. Jest szeroka droga. Jedzie nią bardzo dużo aut.
Pewnie też chodzi nam bardzo dużo ludzi. Ale to jest droga, która niestety prowadzi do piekła. Dlatego każdego z was zachęcam, jeżeli nie jesteście jeszcze, jeśli ty nie jesteś jeszcze dzieckiem Bożym, żebyś podążał za Jezusem, żebyś podążał wąską drogą, żeby Jezus był dla ciebie cenny. Pomódź się o to, jeżeli nawet nie jesteś pewny, czy Jezus jest twoją drogą. Pomódź się, powiedz mu to. Naprawdę zachęcam. Ja to w swoim życiu uczyniłam i polecam. Życie z Jezusem jest naprawdę wspaniałe. A teraz kącik misyjny razem z księdzem Bogdanem i panią Anielką. Dzień dobry. Witamy was w tą szczególną niedzielę. A czemu szczególną? Bo 21 listopada. A co takiego szczególnego jest 21 listopada? Przecież to jest wiadome. Dzisiaj jest Światowy Dzień Modlitwy o prześladowany Kościół. Ale zanim do tego dojdziemy, słuchajcie, takie pytanie. Czy macie może rodzeństwo? Oczywiście. No, ja nie mam, dlatego pytam. No, nie wszyscy mają takie szczęście mieć rodzeństwo. To jest chyba fajnie mieć, nie? Brata albo siostrę. No, ja to mam szczególne szczęście, bo mam trzech braci. A jak to jest u was? Słuchajcie, dzisiaj chcieliśmy zabrać was do takiego afrykańskiego kraju, który leży w centralnej Afryce, w równikowej Afryce, którego flaga jest bardzo ciekawa, bo tak patrząc od góry ma następujące kolory. Czarny, żółty, czerwony, czarny, żółty, czerwony. Stolicą tego kraju jest Kampala. W tym kraju mieszka około 100 Polaków i mniej więcej 25% osób, słuchajcie, nie umie czytać ani pisać. Osób, które skończyły 15 lat. No to patrzcie, jakie macie szczęście, tak? Bo wy umiecie. I oczywiście moglibyśmy jeszcze mówić o tym, że można tam oglądać goryle i śledzić szympansy, bo ten krajem jest... Uganda. Jasne, że Uganda. W Ugandzie mieszka dziewczynka, o której chcemy wam dzisiaj opowiedzieć. Ma na imię... No właśnie z imieniem to jest różnie, bo ona w zasadzie miała inaczej na imię, a teraz ma inaczej na imię. Na początku nazywała się Aisha. Ale później w szkole usłyszała o Panu Jezusie i bardzo chciała się dowiedzieć, kim właściwie jest Pan Jezus. Szukała o Nim informacji. No i dzięki swoim kolegom i koleżankom z klasy dowiedziała się, co Pan Jezus zrobił, kim był. Słuchajcie, to wpłynęło na jej życie w ten sposób, że postanowiła pójść za Panem Jezusem. Porzuciła islam, którego wyznawcą była na początku i powiedziała, że od tej pory chce służyć Panu Jezusowi, Pana Jezusa kocha i Jego tylko chce słuchać. No i postanowiła zmienić swoje imię z Aiszy na... Zuzię. Mhm. I słuchajcie, Zuzia, jak uwierzyła w Pana Jezusa, to powiedziała o tym swoim rodzicom. Tyle, że jej rodzice, domyślacie się pewnie, wcale się z tego nie ucieszyli. Tata się naprawdę zdenerwował. Tata najpierw próbował przemówić jej do rozsądku, a potem zamknął ją w takim ciemnym pokoju. I w tym ciemnym pomieszczeniu, słuchajcie, Zuzia musiała spędzić naprawdę bardzo długo czasu. Nie było tam w ogóle okien. Nie było tam możliwości słuchania ptaków, czy też innych odgłosów. I co najgorsze, tata, żeby zmusić ją do porzucenia wiary w Pana Jezusa, stwierdził, że Zuzia nie dostanie ani jedzenia, ani picia. No i słuchajcie, pamiętacie, zaczęliśmy od tego, czy macie rodzeństwo, bo Zuzia miała brata. I ten brat zdał sobie sprawę, że jeśli on nie pomoże swojej siostrze, to ona po prostu tego nie przeżyje. Wiecie, co zrobił? Na początku wykopał taki mały tunel, którym dostarczał Zuzi tam do tego pomieszczenia coś do jedzenia i wodę. A potem, chociaż na pewno sam się bał, to poszedł powiadomić sąsiadów o tym, co zrobił jego tata. Słuchajcie, Zuzia spędziła w tym ciemnym, odizolowanym pomieszczeniu ponad pół roku. I została uwolniona
tylko i wyłącznie dzięki odwadze swojego braciszka. Potem trafiła do szpitala i cała historia w końcu dobrze się skończyła. Ale nie byłoby tego dobrego zakończenia, gdyby nie brat. No właśnie, słuchaj, a dlaczego my o tym opowiadamy dzisiaj akurat, o Zuzi? Bo właśnie dzisiaj chcemy was prosić, żebyście dla ludzi z prześladowanego kościoła byli takimi braćmi. Albo siostrami. Żebyśmy dali im to, co możemy. Czyli? To znaczy, niekoniecznie musi robić podkopy pod pokoje rodzeństwa, tak? Ale żebyście byli tymi, którzy wspierają swoje siostry i braci w różnych częściach świata, a możemy to zrobić przez to, że będziemy się o nich modlić nie tylko dzisiaj, podczas Międzynarodowego Dnia Modlitwy o Prześladowany Kościół, ale tak regularnie. Co wy o tym myślicie? Możecie również napisać list do kogoś z prześladowanego kościoła i do tego bardzo was zachęcamy. Odwiedźcie stronę www.opendoors.pl. Znajdźcie tam zakładkę Bądź aktywny, a potem zobaczcie w tej zakładce Akcja pisania. Dokładnie. I tam dostaniecie wszystkie potrzebne informacje, w jaki sposób możecie taki list przygotować i do kogo możecie napisać. Do zobaczenia. Za jakiś czas. Do zobaczenia. Ciekawe, co dziś w polecajce. Witajcie w księgarni Warto. Słuchajcie, czy zdarzyło się wam kiedyś zostać wybranymi na samym końcu? Czy to jest fajne uczucie? Nie. I właśnie takiej sytuacji doświadczył chłopczyk na początku tej książki. A wiecie, ta książka, którą trzymam w ręce, to jest wyjątkowa historia. Jak myślicie, czy osioł może opowiedzieć historię zbawienia? Ha! Przeczytajcie tą książkę i przekonacie się, że może. Zapraszamy serdecznie do księgarni Warto w Cieszynie na Wyższej Bramie 29 i na www.warto.com.pl. Uwaga! Kącik kreatywny. Podwijamy rękawy i do roboty. Za tydzień Adwent. Czas najwyższy pomyśleć o wieńcu adwentowym. Każdy wieniec adwentowy powinien mieć 4 świece, aby w każdą niedzielę rozpalić kolejną świeczkę, odliczając dni i tygodnie do Bożego Narodzenia. Ale poza tymi 4 świeczkami nie ogranicza nas nasza wyobraźnia, a wieniec adwentowy możemy zrobić w zasadzie ze wszystkiego. Zobaczcie, ja zrobiłam wieniec adwentowy na przykład z wytłaczanki do jajek. Wsadziłam do wytłaczanki 4 świeczki, dałam kilka dekoracji i takim sposobem wyszedł nam wieniec adwentowy. Możecie zrobić wieniec adwentowy także na starej belce. Pomalowałam ją, wyszlifowałam, dodałam kilka ozdób, 4 świece i już wieniec adwentowy gotowy. Możecie też zrobić wieniec adwentowy na desce. Na deseczkę przybijamy od spodu gwoździe, a na te gwoździe z góry nabijamy świeczki. Dokładamy sztuczny śnieg, kilka dekoracji i proszę bardzo, jest wieniec. Zrobiłam podobny też w odcieniach zieleni. Dodałam domek, dodałam sztuczny śnieg, trochę szyszek pomalowanych na biało, jakby padał na nich śnieg i też mamy piękny wianuszek adwentowy. Słuchajcie, można też wieniec adwentowy zrobić w takich doniczkach, które służą do rozsadu roślin. One są z takiego papieru, jak wytłaczanka do jajek. Włożyłam tam 4 świeczki, dołożyłam troszkę gałązek świerkowych, szyszkę, dekoracje i też mamy wieniec gotowy. Kolejny pomysł na wieniec adwentowy to po prostu doniczka. Do doniczki dokładamy gąbkę florystyczną, dokładamy 4 świeczki, dekoracje i mamy taki wianuszek w doniczce. A jeżeli wolicie klasykę, to pokażę wam klasykę w nowoczesnym wydaniu. Tutaj mamy taki słomiany ring, czyli takie koło zrobione ze słomy, obwinięte kolorową wstążką z cekinami, dodane świeczki i dodane dekoracje. I mamy klasyczny
okrągły wieniec. Na zdjęciach, które teraz widzicie, możecie przyjrzeć się wszystkim moim propozycjom bliżej i mam nadzieję, że któryś z moich pomysłów Wam się spodoba. Ale zastanawiam się, czy Wy w ogóle wiecie, skąd wziął się wieniec adwentowy? Pierwszy wieniec adwentowy pojawił się w 1833 roku, a więc prawie 200 lat temu. Było to w sali domu modlitwy dla opuszczonych dzieci w Hamburgu, w Niemczech. Ksiądz Johann Wichern chciał przygotować młodzież do świąt Bożego Narodzenia. W sobotę poprzedzającą pierwszą niedzielę Adwentu na wieńcu adwentowym zapalono pierwszą świecę. I odtąd co dzień zapalano kolejną świeczkę aż do świąt Bożego Narodzenia. W niedzielę były to szczególne, większe świeczki, a w tygodniu mniejsze. Światło świec adwentowego wieńca wskazuje na prawdziwą światłość świata, czyli na Pana Jezusa. Zielone gałązki wskazują życie i wspólnotę. Wieniec natomiast, jego okrągły kształt, jest znakiem nadziei. Wskazuje oczekiwanie na narodzenie Jezusa, który przyszedł na świat, by zbawić człowieka i przezwyciężyć śmierć. Dziś nasze wieńce adwentowe nie zawsze wyglądają tak, jak wyglądał pierwszy wieniec księdza Wicherna. Ale wierzę, że bez względu na to, jakie będą w Waszych domach, będziecie pamiętać o tym, że przede wszystkim przypominają nam o tym, że Pan Jezus jest światłością świata i drogą do nieba. Sami zdecydujcie, jaki Wy wieniec zrobicie w tym roku. Koniecznie poślijcie zdjęcie, może ja się czymś zainspiruję i zobaczę, jaki ja mogłabym od Was wziąć pomysł albo od Was czego się nauczyć. Zachęcam Was do robienia własnych wieńców i do dzielenia się zdjęciami w komentarzach albo wysyłając na mój adres mailowy. Życzę Wam dobrej zabawy i do zobaczenia znów. Wszystko co dobre szybko się kończy. Dzisiejsze szkółko wieści też. Pamiętajcie o łapkach w górę i subskrypcjach. I do zobaczenia za tydzień. Cześć! We'll be right back.